baśnie Barda Bibla, Czaramara i jej daczący piemień. Dawno temu, w pewnym dalekim kraju, żył głupi król, który postanowił, że tylko on będzie miał moc magiczną. Rozkazał więc dowódcy swojej armii utworzyć brygadę łowców czarownic i wyposażył ją w spore krwiożerczych czarnych psów. Nakazał też, by w każdej wiosce i w każdym mieście jego państwa odczytano następujące wezwanie. Król poszukuje nauczyciela magii. Żaden prawdziwy czarodziej, ani żadna prawdziwa czarownica nie odważyli się odpowiedzieć na to wezwanie, bo wszyscy ukrywali się przed brygadą łowców czarownic. Znalazł się jednak pewien sprytny szarlatan, nie mający w sobie ani krzty mocy magicznej, który zwietrzył w tym sposobność łatwego wzbogacenia się i przybył do Pałacu Królewskiego, oznajmiając, że jest czarodziejem obdarzonym niezwykłą mocą. Zaprezentował kilka prostych sztuczek, co utwierdziło głupiego króla w przekonaniu, że przybysz jest wybitnym czarodziejem, więc został natychmiast mianowany naczelnym wielkim czarodziejem i osobistym mistrzem królewskim. Szarlatan zażądał od króla pękatego worka złota, aby zakupić różdżki i inne magiczne akcesoria. Zażądał też kilkunastu wielkich rubinów, które miały być niezbędne do rzucania zaklęć uzdrawiających, i paru srebrnych kielichów do przechowywania eliksirów. Głupi król spełnił jego żądania, nie zadając zbędnych pytań. Szarlatan ukrył owe drogocenne przedmioty w swoim domu i powrócił na pałacowe błonia. Nie wiedział, że obserwowała go pewna stara kobieta, która mieszkała w szopie na skraju pałacowych błoni. Miała na imię Mara i była praczką dbającą o czystość, wonność i biel królewskiej pościeli. Zerkając poza schnących na słońcu prześcieradeł, dostrzegła, że szarlatan zerwał dwie gałązki z drzewa w królewskim parku i zniknął w pałacu. Szarlatan wręczył jedną gałązkę królowi i zapewnił go, że jest to różdżka o niezwykłej mocy. Będzie jednak działać tylko wtedy, kiedy staniesz się jej wart. Każdego ranka szarlatan i głupi król wychodzili na pałacowe błonia, gdzie wymachiwali różdżkami i wykrzykiwali różne zaklęcia, które oszust wymyślał na poczekanie. Był na tyle sprytny, że co jakiś czas zadziwiał króla nowymi sztuczkami, utwierdzając go w przekonaniu o swoich wyjątkowych uzdolnieniach magicznych i o mocy różdżek, które kosztowały tyle złota. Pewnego ranka, gdy szarlatan i głupi król wymachiwali różdżkami i podskakiwali w kółko i wyśpiewali bzdurne rymowanki, do uszu króla dobiegło głośne rechotanie. To praczka Mara obserwowała ich przez okienko swojej szopy i zanosiła się tak gromkim śmiechem, że wreszcie nogi odmówiły jej posłuszeństwa i padła na podłogę, tarzając się ze śmiechu. Muszę chyba wyglądać niezbyt godnie, skoro ta stara praczka tak się zaśmiewa na mój widok. Rzekł ze złością król, po czym przestał podskakiwać i wymachiwać gałązką. Mam już dosyć tych nieustannych ćwiczeń.
Magu, powiedz mi, kiedy będę mógł rzucać prawdziwe zaklęcia na oczach moich poddanych. Szarlatan próbował udobruchać swojego ucznia, zapewniając go, że już wkrótce będzie potrafił dokonywać niezwykłych magicznych wyczynów. Nie zdawał sobie jednak sprawy, jak boleśnie ugodził króla Rechotmary. Jutro zaprosimy wszystkich dworzan, aby ich zadziwić moją magiczną mocą. Szarlatan zrozumiał, że nadszedł czas, by zabrać swoje skarby i uciekać, gdzie pieprz rośnie. Niestety, wasza królewska mość, to niemożliwe. Zapomniałem powiedzieć waszej królewskiej mości, że jutro muszę się udać w daleką podróż. Jeśli opuścisz pałac bez mojej zgody, czarowniku, psy mojej brygady łowców czarownic szybko cię wytropią i rozerwą na kawałki. Jutro rano będziesz mi towarzyszył, gdy będę rzucać potężne zaklęcia na oczach moich dworzan. A jeśli ktokolwiek parsknie śmiechem, zostaniesz pozbawiony głowy. Król powrócił pośpiesznie do pałacu, pozostawiając szarlatana drżącego ze strachu. Pomimo całego swojego sprytu poczuł się zgubiony, bo nie mógł uciec, a dobrze wiedział, że nie pomoże królowi mocą magiczną, której żaden z nich nie posiadał. Szukając upustu dla swojego gniewu i strachu, poszedł do domu praczki Mary. Zajrzawszy przez okienko, zobaczył staruszkę siedzącą przy stole i polerującą różdżkę. W kącie stała drewniana balia, której same się prały królewskie prześcieradła. Szarlatan natychmiast pojął, że to Mara jest prawdziwą czarownicą i że ta, która była sprawczynią jego kłopotów, może go również z nich wyciągnąć. Wiedźmo, drogo mnie kosztował twój rechot. Jeśli mi nie pomożesz, doniosę, że jesteś czarownicą i to ciebie rozerwą na strzępy królewskie psy. Stara Mara uśmiechnęła się i zapewniła go, że zrobi wszystko, co w jej mocy, aby mu pomóc. Szarlatan kazał jej ukryć się w krzakach, kiedy król będzie dawał pokaz swych magicznych zdolności na oczach całego dworu i po cichu rzucać prawdziwe zaklęcia zamiast niego, oczywiście bez jego wiedzy. Mara zgodziła się, ale zadała szarlatanowi jedno pytanie. A jeśli król spróbuje rzucić zaklęcie, którego Mara nie jest w stanie rzucić? Szarlatan roześmiał się drwiąco. Twoja znajomość magii dorównuje wyobraźni tego głupca, a nawet ją przewyższa. Zapewnił czarownicę i powrócił do zamku, dumny z własnej przebiegłości. Następnego ranka na pałacowych błoniach zgromadzili się księżęta i baranowie z całego królestwa w towarzystwie swoich małżonek. Król z szarlatanem u boku wkroczył na zbudowane specjalne podium. Najpierw sprawię, że zniknie kapelusz tej damy. Zawołał celując różdżką małżonkę jakiegoś barona. Ukryta w krzakach Mara szybko wycelowała swoją różdżką w kapelusz owej damy, który natychmiast zniknął. Po błoniach poniósł się pomruk zmiennego zgromadzonego tłumu, a potem oklaski i wiwat na cześć uradowanego króla. A teraz sprawię, że ten koń pofrunie. Zawołał król, wskazując różdżkę na własnego wierzchowca. Mara szybko wycelowała różdżkę w rumaka, który zbił się w powietrze. Tum był jeszcze bardziej zdumiony i jeszcze były głośniejsze wiwaty na cześć króla czarodzieja. A teraz? Zaczął król, rozglądając się w poszukiwaniu nowego pomysłu, gdy nagle z tłumu wybiegł kapitan brygady łowców czarownic i zawołał. Wasza królewska mość!
Dziś rano Szabla zdechła po zjedzeniu trującego mu homora. Niech wasza królewska mość przywróci jej życie. Wystarczy jedno machnięcie różdżki. Po czym wniósł na podium martwe ciało największego z krwiożerczych psów ze sfory tropiącej czarownicy. Głupi król machnął różdżką i wycelował w nią w martwe ciało. Ukryta w krzakach Mara nawet nie uniosła swojej różdżki, tylko się uśmiechnęła. Dobrze wiedziała, że nie ma takiego zaklęcia, które mogłoby przywrócić komuś życie, obojętnie czy człowiekowi, czy zwierzęciu. Kiedy pies nawet nie dupnął, w tłumie najpierw rozległy się szepty, a potem wybuchły głośne śmiechy. Dworzanie zaczęli podejrzewać, że pierwsze dwa wyczyny króla były zwykłymi sztuczkami. Dlaczego to nie działa? Ryknął król do szarlatana, który nie tracił głowy. Tam, wasza królewska mość, o tam! Krzyknął szarlatan, wskazując na krzak, w którym ukryła się Mara. Ach, widzę ją, widzę tę przeklętą czarownicę. To ona tłumi twoją moc swoimi złośliwymi zaklęciami. Łapać ją! Mara wybiegła z krzaka, a kiedy brygada łowców czarownic natychmiast puściła się za nią w pogoń. Spuszczone ze smyczy psy połknęły, jadając i wyszcząc jej krew. Nagle jednak znikła im z oczu za skarpy niskiej skarpy, a kiedy król szarlatan i wszyscy dworzanie zbiegli ze skarpy, ujrzeli sforum psów miotających się wokół pochylonego starego drzewa. Zamieniła się w drzewo. Wrzasnął szarlatan i obawiając się, by czarownica nie przemieniła się z powrotem w kobietę i nie wyjawiła jego chytrego planu, dodał. Trzeba ją ściąć, wasza królewska mość. Tak trzeba potraktować każdą złą czarownicę. Natychmiast przyniesiono siekierę i ścięto stare drzewo spośród głośnych wiwatów dworzan i szarlatana. Wszyscy ruszyli do pałacu, gdy nagle zatrzymał ich donośny rechot. Głupcy! Zawołał głos Mary z pieńka, który pozostał po drzewie. Nie można uśmiercić żadnej czarownicy i żadnego czarodzieja, przecinając ich na połowę. Jeśli nie wierzycie, weźcie siekierę i przetnijcie na pół wielkiego czarownika. Kapitan brygady łowców czarownic ochoczo chwycił za siekierę, ale kiedy wzniósł ją nad szarlatanem, ten padł na kolana, błagając o litość i wyznał prawdę. Gdy go powleczono do lochu, pienik zadekał jeszcze głośniej niż uprzednio. Nieszczęsny królu, przecinając czarownicę na połowę, ściągnąłeś na swoje królestwo straszliwe przekleństwo. Odtąd każdą krzywdę zadaną czarownicom i czarodziejom odczujesz jako cios siekiery wmierzony w twój bok, a udręka twoja będzie tak wielka, że zapragniesz własnej śmierci. Na te słowa król również padł na kolana, zaklinając się, że natychmiast wyda edykt chroniący wszystkie czarownice i wszystkich czarodziejów w całym królestwie oraz zezwalający im na uprawianie czarów. Znakomicie, rzekł pieniek. Ale jeszcze nie naprawiłeś krzywdy wyrządzonej Marze. Uczynię wszystko, czego zażądasz. Wszystko! Zawołał głupi król, łamując ręce przed pieńkiem. Zniesiesz na mnie posąg Mary, upamiętniający biedną praczkę, żeby ci na zawsze przypominał twoją własną głupotę. Król natychmiast rzekł to uczynić, dodając, że zatrudni do tego najlepszego rzeźbiarza w kraju, a posąg będzie ze szczerego złota. Potem zawstydzony król i wszyscy baronowie ze swoimi żonami wrócili do pałacu. Kiedy pałacowe błonia opustoszały, zjadł między korzeniami pienka wysunął się najpierw upatrzony bukogrodami pyszczek. A po chwili cały królik. Ściślej mówiąc, była to stara królica, trzymająca w zębach różdżkę. Mara pomknęła w podskokach przez błonia i zniknęła gdzieś za nimi. Wkrótce na pięku ustawiono złoty posąg praczki, którą zaczęto odtąd nazywać Czaromarą.
i od tego czasu w całym królestwie nikt nie prześladował już czarownic i czarodziejów. Przez komin każda może wpaść.